Toksyna botulinowa, czyli botoks, to jedna z najbardziej znanych substancji stosowanych w walce ze zmarszczkami. Działanie botoksu to nie wypełnienia, a paraliż mięśni odpowiedzialnych za zmarszczki mimiczne. Efekt po wstrzyknięciu botoksu jest już po kilku dniach. Zabieg jest krótki, niebolesny i zwykle to najbardziej kusi pacjentów. Botoks to jest toksyna botulinowa, a tak naprawdę popularnie zwana jadem kiełbasianym. Nazwa może przerażać i faktycznie w dużych dawkach jad kiełbasiany jest trucizną, natomiast okazuje się, że w małych dawkach jest lekarstwem. Niekoniecznie tylko wspomaga nas w zabiegach estetycznych, ponieważ pierwotne zastosowanie botoksu w medycynie wywodzi się ze wskazań stricte medycznych i był on stosowany głównie u pacjentów po wypadkach z jakimiś przykurczami mięśniowymi. Można w zasadzie całą twarz ostrzyknąć, natomiast takimi, bym powiedział, najpopularniejszymi obecnie wskazaniami to jest czoło, to jest tak zwana lwia zmarszczka, czyli pomiędzy brwiami, to są tak zwane kurze łapki, czyli z boku oczy i pod oczami delikatne zmarszczki. Oczywiście można dolną część twarzy również. W obrębie buzi też warto wiedzieć o tym, że bardzo dobry daje botoks efektu pacjentów z tak zwanym bruksizmem, czyli takich, którzy za silnie i za mocno zaciskają i zgrzytają zębami. Zakochałam się, mam wspaniałego mężczyznę, dla którego też chcę być piękna. Chcę zacząć życie od nowa, może z nową twarzą, a zmarszczka, którą ma od wielu, wielu lat z powodu wrażliwości na światło, od dziecka właściwie, przeszkadzała mi zawsze. No, próbowałam ją tam wymasować, w jakiś sposób sobie z tym radzić, no ale niestety nie udawało się. Działa to w ten sposób, że za pomocą cieniusieńkiej igły, takiej jak się stosuje w zastrzykach z insuliny, podaje się mikroilości, dziesiąte części mililitra substancji w odpowiednie miejsca, w odpowiednie mięśnie. To się nie podaje w skórę, tylko w mięśnie. Po to, żeby ten mięsień się po prostu zrelaksował. Efekt zabiegu jest widoczny po kilku dniach, nawet czasami po dwóch tygodniach i jest jakby dwojaki. Z jednej strony, jeśli ktoś ma zmarszczki, to powoduje rozprostowanie się zmarszczek. Dzieje się tak dlatego, ponieważ mięśnie się rozluźniają. Drugim efektem zabiegu jest niemożność kurczenia tego mięśnia. Maleńkie ukłucie w ogóle nie jest bolesne. Pan doktor robił to tak delikatnie. Zresztą uprzedził mnie o każdym ukłuciu. Także super, jestem zadowolona. Oczywiście tu nie można spodziewać się cudów, że komuś rok botoks się utrzymuje. Według producentów jest to około 3-5 miesięcy. Najczęściej jest to bliżej tych 5 miesięcy. Zdarzają się pacjenci czy pacjentki, którym się utrzymuje 7-8 miesięcy. Natomiast standardowo mówi się, że pół roku to jest ten okres, w którym botoks działa. Jeszcze kilka lat temu botoks był podstawowym zabiegiem medycyny estetycznej. Dziś istnieje wiele innych zabiegów, które z powodzeniem go zastępują lub uzupełniają. Przykładowo zmarszczki wokół oczu można usunąć laserem lub radiofrekwencją mikroigłową. Jednak kobiety, a coraz częściej również mężczyźni, kochają botoks, bo efekty jego działania są niemal natychmiastowe. Trzeba tylko uważać, żeby nie przesadzić i całkowicie nie pozbawić twarzy mimiki. W praktyce okazuje się, że nie tylko w ciąży, ponieważ bardzo dużo młodych dziewczyn, wręcz nastolatek, w tej chwili ma problem z rozstępami. One się pojawiły w wieku 14-15 lat, gdy tak naprawdę zaczęłam dojrzewać. Wszystkie dotychczasowe, bym powiedział, uznane metody badają bardzo słabo. Tak naprawdę teraz do ukłucia komara. Tak to czuję. Nie ma szansy, żeby rozstęp sam zaniknął.